Od prawie 2000 lat świat jest przewrócony do góry nogami przez coś, co można nazwać jedynie najbardziej kontrowersyjną księgą wszechczasów. Dla jej krytyków Biblia jest po prostu mieszanką mitów i legend wplecionych w historię. Lecz dla tych, którzy wierzą w jej święty tekst, jest natchnionym, nieomylnym Słowem Bożym. Zapisem Boga, który nie tylko pokazuje drogę do nieba, lecz również ostrzega przed sądem wiecznym dla tych, którzy odrzucają zawarte w nim światło prawdy. Jezus powiedział, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Kąkol wśród pszenicy, część pierwsza. David Brown, Ronald Cook, Henry Hudson, Alan O'Reilly, Les Garrett, Roger Auckland, D.A. Waite, H.D. Williams. Produkcja. Współproducenci. Kevin Buchanan jako Konstantin von Tischendorf. Justin Hand jako Konstantin Simonidis. Scenariusz i reżyseria Christian J. Pinto. Owce wśród wilków. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa, Jego uczniowie poszli na cały świat. Najpierw Żydom, a potem poganom głosili, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że cierpiał za grzechy ludzi według Pisma Świętego. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Lecz sam Jezus powiedział swoim uczniom, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Apostoł Paweł również ostrzegał wierzących przed zwodniczymi duchami i naukami demonów, a także o pewnych ludziach, którzy wkradną się do kościoła ze zwiedzeniem i kłamstwem. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Od średniowiecza wielu reformatorów doszło do wniosku, że te ostrzeżenia dotyczyły powstania Kościoła Rzymskiego. W Księdze Objawienia widzieli odstępstwo Rzymu obrazowane jako niewierna kobieta siedząca na grzbiecie siedmiogłowej bestii. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi.
I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Lecz Kościół rzymski nie powstał z dnia na dzień. Działo się to stopniowo przez kilka wcześniejszych wieków. Patrząc na historię wczesnego Kościoła, widzimy pięć patriarchatów: Antiochia, Jerozolima, Aleksandria, Konstantynopol i Rzym. Czyli było to pięć głównych ośrodków kościelnych przez pierwsze kilka wieków. Jednak Aleksandria upadła dość wcześnie, podobnie jak Jerozolima i Antiochia. Zatem zostały Konstantynopol i Rzym, te dwa. Rzym zyskał przewagę na zachodzie. W IV, V i VI wieku miały miejsce kontrowersje między wszystkimi biskupami w różnych częściach świata, szczególnie w Europie i na Bliskim Wschodzie. Do ich rozwiązywania należało powołać jakiś trybunał. Wiele powstałych problemów teologicznych wczesnego Kościoła przedstawiano Rzymowi, aby je tam przeanalizować i rozwiązać. Mimo iż nowotestamentowy Kościół powstał w Jerozolimie, rozprzestrzeniając się w świecie pogan, Rzym zaczął dominować, stając się główną wyrocznią w takich debatach. Należy pamiętać o historii Rzymu. Imperium Rzymskie było potęgą już od wielu wieków, a papieże stali się dziedzicami tego rodzaju władzy. W V wieku jeden z najsłynniejszych doktorów wczesnego Kościoła, Augustyn z Hipony, odniósł się do konfliktu, który powstał między pewnymi biskupami afrykańskimi. Augustyn napisał: w tej sprawie dwa synody wysłały już listy do stolicy apostolskiej, a stamtąd nadeszły pisemne odpowiedzi. Sprawa jest zamknięta. Augustyn w tym słynnym zdaniu powiedział, że jeśli Rzym podejmuje decyzję, to sprawa jest rozstrzygnięta. Potrzebny był jakiś trybunał, a miasto Rzym uosabiało cały prestiż imperium w czasach Augustyna. Dlatego stwierdził, że jeśli zachodzi jakaś różnica zdań, należy zwrócić się do Rzymu. W kolejnych stuleciach to stwierdzenie Augustyna było parafrazowane przez papieży i doktorów Kościoła rzymskiego. Jego słowom nadano znaczenie: Rzym przemówił, sprawa zamknięta. Innymi słowy, jeśli Kościół w Rzymie wydaje jakąś opinię, to wszystkie inne kościoły muszą się jej podporządkować. Potem, w V wieku, starożytne imperium doszło kresu i upadło, podbite przez plemiona barbarzyńców, którzy obrócili miasto na siedmiu wzgórzach w ruinę. Rzym został spustoszony przez Hunów pod wodzą Attyli i cały system imperialny przestał istnieć. Więc papieże zaczęli zajmować miejsce starożytnych cesarzy. Przejęli nie tylko przywództwo duchowe, lecz również polityczne. I tak Rzym zaczął coraz bardziej przybierać na sile, tworząc w ten sposób system papieski. Choć papiestwo nie powstało z dnia na dzień, a do jego rozwoju przyczyniło się wiele wydarzeń, historycy protestanccy zwracają uwagę przede wszystkim na rok 606, gdy cesarz rzymski Fokas nazwał papieża Bonifacego III biskupem powszechnym nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi. Wtedy to władza papieska została oficjalnie ustanowiona w Rzymie.
Twierdzenie, że jakiś człowiek jest przywódcą całego chrześcijaństwa, jest nie tylko niebiblijne, lecz całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym i otwiera drzwi dla systemu kontroli kontrolującego świat, który może zostać użyty przez szatana. Powiedziałbym, że koncepcja papiestwa była od początku diabelskim planem manipulacji Kościołem przez człowieka w imieniu Chrystusa, lecz przy ustanowieniu systemu antychrysta, który w istocie jest antychrześcijański. Gdy system papieski już powstał, było jasne, że jest systemem odstępczym, połączeniem pogańskich nauk i tradycji ze światową polityką, a wszystko pod maską chrześcijaństwa. Wtedy chrześcijanie podzielili się na dwie kategorie: na zwolenników nauk papieskich i Kościoła rzymskiego oraz na tych, których historia nazywa biblijnie wierzącymi. Oddzielili się oni od Rzymu i byli zdeterminowani opierać swą wiarę wyłącznie na Piśmie Świętym, bez doktryn wymyślonych przez ludzi czy świętych soborów należących do systemu rzymskiego. Ponieważ odrzucili władzę papieża, wielu z nich spotkały we wczesnych wiekach prześladowania. Angielski pisarz Adrian Hilton pisze, że rzymskie pseudochrześcijaństwo zmusiło wielu wierzących do ucieczki w góry w Europie i Azji Mniejszej przed prześladowaniami i śmiercią. I tam trwali z dala od świata jako prawdziwy Kościół Chrystusowy. Te grupy w wielu przypadkach opierały się Rzymowi, zwykle postrzegając go jako antychrysta, traktując mszę jako bluźnierstwo. Nie wierzyli w rzymskie kapłaństwo i odrzucali wiele innych nauk Kościoła rzymskiego, twierdząc, że powrócili do wczesnego Kościoła, szczególnie Waldensi, zwani również Walensami. Twierdzili, że są prawdziwym kościołem i to nie oni oddzielili się od Rzymu, lecz Rzym oddzielił się od nich. Byli chrześcijanie, którzy nie zawsze zgadzali się z papieżem Kościoła rzymskokatolickiego. Właściwie było ich wielu. Uważa pan, że takie grupy jak Waldensi i Albigensi to byli chrześcijanie? Tak, wiele z tych grup. Czytałem ich pisma, studiowałem historię i byli gotowi umrzeć za swoją wiarę. Paulicjanie wywodzący się z Armenii i innych miejsc istnieli już w IV wieku. Oni również uważali się za kontynuatorów prawdziwego Kościoła i sprzeciwiali się wszelkim wpływom Kościoła papieskiego, postrzegając go jako antychrysta. Pogląd, że te dawne grupy były rzeczywiście chrześcijańskie, był podzielany niemal przez wszystkich reformatorów, między innymi przez Johna Wycliffe'a, Marcina Lutra, Jana Kalwina i wielu innych. Właściwie wielu chrześcijan słyszało określenie Ameryki jako miasta na wzgórzu. Pochodzi ono z przemówienia Johna Winthropa, jednego z założycieli kolonii Massachusetts. Po przybyciu do Nowego Świata wraz z innymi Purytanami wygłosił mowę o osadnikach amerykańskich jako mieście na wzgórzu. Lecz na początku tego przemówienia odwołuje się do Waldensów jako przykład chrześcijańskiej miłości bliźniego. Dalej Winthrop mówił: jesteśmy grupą ludzi uważających się za współwyznawców Chrystusa. Powinniśmy uważać się za związanych razem więzami miłości i żyć stosownie do tego. To było powszechnie znaną praktyką chrześcijan w dawniejszych wiekach, świadectwem czego byli Waldensi. Miłowali oni wszystkich swoich współwyznawców, zanim jeszcze poznali ich osobiście. Mimo to współcześnie krążą pogłoski, że ci dawni biblijni chrześcijanie byli heretykami, wyznającymi nauki okultystyczne. Co by pan powiedział tym,
którzy przedstawiają takie współczesne argumenty historyczne. Powiedziałbym przede wszystkim, że znaczna część historii, jaką znamy, pochodzi z Rzymu. Musimy mieć to na uwadze. Jak powiedział profesor Edward Gibbon, gdy toczą się wojny, historię piszą zwycięzcy. Nie pamiętam dokładnie jego słów, ale taki jest sens. Historię piszą zwycięzcy. Zatem jeśli należy pan do pokonanej małej grupki chrześcijan, to wasza historia jest opowiadana z punktu widzenia tych, którzy was pokonali. Współczesny amerykański uczony Jarosław Pelikan pisze, i w wielu przypadkach nie ma innego sposobu, by dowiedzieć się o czyjejś historii. Powszechnym zarzutem wobec Waldensów i Albigensów jest rzekome wyznawanie przez nich nieprawowiernych poglądów o Bogu i że wyznawali coś, co nazywano herezją manichejską. Manichejczycy jako dualiści wierzyli, że istnieje Bóg dobra i Bóg zła. Była to jedna z poważnych herezji w Kościele. Z czasem określenie manichejczyk stało się ogólnym terminem opisującym jakąkolwiek herezję. Lecz niekoniecznie znaczyło, że osoba podejrzana wyznawała manicheizm. Gdy Marcin Luther rozpoczął reformację, synod w Sens oskarżył go, że jest manichejczykiem. Współczesny historyk S.J. Barnett pisze, że w okresie reformacji i potem katolicy propagandziści mieli nadzieję na podważenie zasadności protestantyzmu. Apologeci katolicy zwykle określali Lutra i Kalwina mianem heretyków wyznających manicheizm, dualistyczną herezję z III wieku. Gdy nie mogli się doszukać niczego złego u tak zwanego heretyka, oskarżali go o manicheizm, ponieważ to było karane śmiercią. Zatem jeśli nie mogłem stwierdzić, że pan jest heretykiem w jakiś inny sposób, oskarżałem pana o manicheizm i na tej podstawie mogłem skazać pana na śmierć bez konieczności dowodzenia czegokolwiek. Między innymi taka była taktyka Rzymu, oskarżanie dowolnych grup, które były podejrzane o jakąkolwiek herezję, o manicheizm, żeby ułatwić sobie postępowanie procesowe i wykazać, że podejrzani są rzeczywiście heretykami. Zatem nie należy ufać wszystkim dostępnym informacjom, trzeba je dokładnie zbadać, żeby się dowiedzieć, w co te grupy wierzyły. Odmawiali oni przyjęcia dogmatów, idei i nauk propagowanych przez ludzi, które były niebiblijne, przyjmowali stanowisko biblijne i właśnie za takie stanowisko byli prześladowani. Jak mówiliśmy wcześniej, większość reformatorów uważała, że oskarżenia wobec tych wczesnochrześcijańskich grup były sfabrykowane przez Rzym, żeby usprawiedliwić ich prześladowania. Lecz większość historyków protestanckich uważa, że Waldensi i Albigensi byli prekursorami reformacji. XIX-wieczny historyk William Jones napisał, oczyszczenie Waldensów i Albigensów jest w istocie obroną samej reformacji i reformatorów, którzy na długo przed nami, z godną naśladowania odwagą, pracowali, by zachować religię chrześcijańską w jej starożytnej czystości, którą Kościół Rzymski przez cały czas usiłował usunąć. Dokładniej należałoby powiedzieć, że papieże usiłowali usunąć biblijne chrześcijaństwo na rzecz systemu religijnego stworzonego przez siebie. Z tego powodu postrzegali Biblię jako swojego głównego wroga. Dlatego zakazali jej czytania przez zwykłych ludzi.
Na przestrzeni historii wydano wiele oświadczeń, na przykład, żeby nie dawać wieprzom tego, co święte. Używano cytatu o rzucaniu pereł przed wieprze, choć nie ma on nic wspólnego z czytaniem ludziom życiodajnego Pisma. Ale Kościół rzymskokatolicki postrzegał i traktował prostych ludzi jak świnie, które nie są w stanie zrozumieć Biblii. Z tego powodu Marcin Luther, a po nim inni reformatorzy, doszli do wniosku, że papież jest wypełnieniem biblijnych ostrzeżeń dotyczących największego wroga Chrystusowego. Studiując życiorys Lutra, można zauważyć powolną zmianę od roku 1517, gdy przybił 95 tez na bramie katedry, do około 1520, czyli w ciągu 3 lat. Luther uważa się za wiernego syna Kościoła, nawet jeśli to był Kościół rzymski, do roku 1520 i wydania bulli papieskiej z jego ekskomuniką. Wtedy zmienił się i powiedział: teraz jestem przekonany, że papież siedzący na tronie w Rzymie jest antychrystem. Ponieważ papież stanowił przeciwieństwo, jego władza i nauczanie było tak bardzo sprzeczne z podstawowymi prawdami Ewangelii. Luther i wielu innych głosili Ewangelię łaski i zapoczątkowali protestancką reformację. Podstawowym problemem było biblijne nauczanie o zbawieniu przez wiarę Chrystusa jako darmowym darze od Boga, sprzeczne z naukami Rzymu o zbawieniu z uczynków opartym na rytuałach Kościoła katolickiego. Kościół rzymski nauczał od 500 lat albo i dłużej, że człowiek jest zbawiony z uczynków. Niektórzy współcześni uczeni powiadają: nieprawda, bo średniowieczni teolodzy wierzyli w coś, co nazywali potencja absoluta. Bóg w swej absolutnej władzy może nas zbawić z łaski przez wiarę. Faktycznie tak mówili, ale do tego dodawali: tak, ale istnieje jeszcze potencja ordynata od Boga. Zapytacie, cóż to takiego? Otóż Bóg mógłby zbawić człowieka, bo jest absolutnie suwerenny, ale postanowił wybrać inną metodę. Tą metodą jest Kościół i obrządki, czyli sakramenty. I poprzez sakramenty terminologia jest bardzo jasna. Facere quod in se est. Człowiek musi dać z siebie wszystko, co może, żeby przygotować się na coś, co nazywano zasługą stosowności. A gdy to uczyni, Bóg przychodzi do niego z zasługą słuszności. Jest to bardzo skomplikowany proces, w który nadal się dzisiaj wierzy, a przecież pochodzi ze średniowiecza. Polega on na budowaniu skarbca zasług, a to jest cały system. Czyli w sumie chodzi o sprawiedliwość opartą na uczynkach. Tak, to jest dokładnie to. Takie debaty mogą się dzisiaj wydawać nudne, ale w średniowieczu zrozumienie zbawienia było dosłownie sprawą życia lub śmierci. Kilka wieków później doktryna zbawienia z uczynków poprzez sakramenty i rytuały nadal istnieje w Kościele Rzymskim, w którym ponad 1 miliard katolików stosuje się do nauk papieża. Widząc 1 miliard ludzi i ich wieczne przeznaczenie, trudno sobie wyobrazić większe kłamstwo i większe przekłamanie Pisma Świętego, które mówi, że Chrystus, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. W łacińskiej wulgacie mamy purgatorium, słowo, od którego pochodzi idea czyśćca. Lecz Biblia nic nie mówi o czyśćcu. Mówi, że Chrystus dokonał oczyszczenia z grzechów i poniósł je na własnym ciele na drzewo, krzyża, abyśmy zostali uwolnieni od win, a nie musieli przechodzić przez jakiś ogień czyśćca, żeby nasze grzechy zostały oczyszczone.
Jest to bluźnierstwo przeciwko krzyżowi Chrystusowemu i Jego zmartwychwstaniu, zapewniającemu, że grzechy zostały nam odpuszczone i jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem na podstawie dzieła śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Sprzeciwiając się nauczaniu papieża, reformatorzy ogłosili, że zbawienie jest jedynie dzięki Bożej łasce, jedynie przez wiarę i jedynie w Chrystusie. John Fox i inni reformatorzy ponownie odkryli wraz z Marcinem Lutrem, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Aby dowieść prawdziwości swych nauk, dążyli do upowszechnienia Biblii. Marcin Luther wykorzystał grecki tekst Nowego Testamentu wydany przez Erasma z Rotterdamu w roku 1519 do swojego tłumaczenia z września 1522 roku, które zostało wyprzedane od razu po zejściu z prasy drukarskiej. Ludzie zaczęli je czytać i uświadomili sobie, że Rzym ich okłamywał. Zaczęli ufać Jezusowi Chrystusowi i tak zaczęła się reformacja w Niemczech. Z Niemiec nauki Lutra rozprzestrzeniły się do Anglii, wywierając wpływ na Williama Tyndale'a, człowieka, którego misją było upewnienie się, że nawet chłopiec od pługa może czytać Słowo Boże. William Tyndale zaczął czytać Słowo Boże z pragnieniem, żeby dać je do rąk prostemu ludowi. Wybuchła reformacja i rzymski katolicyzm nie był w stanie jej zdusić, bo gdy tylko ludzie dostali Biblię w ich języku ojczystym, to ona sama mówiła: poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Ludzie zaczęli zrzucać to ogromne brzemię grzechu z własnych barków. Przypomina mi się Thomas Bilney, który uważał, że jest Judaszem swego pokolenia. Postanowił zrobić coś, co było warte zdrady i kupił potajemnie przekład Nowego Testamentu pióra Erasma z Rotterdamu. Otworzył na pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi o sobie, że jest największym z grzeszników, a Chrystus przyszedł na świat, żeby za nich umrzeć. Bilney pomyślał, skoro Chrystus mógł przebaczyć Pawłowi, to może przebaczyć i mnie. I został chwalebnie zbawiony. Następnie poszedł do spowiedzi, której udzielił mu Hugh Latimer. Powiedział ojcu Latimerowi: ojcze, zgrzeszyłem, kupiłem ten Nowy Testament. Przeczytałem o tym, jak Jezus Chrystus odpuszcza grzechy, zaufałem Jezusowi Chrystusowi jako osobistemu Zbawicielowi. Latimer powiedział potem, a jest to zapisane w książce The Book of Martyrs, że tego dnia z wyznania Thomasa Bilneya dowiedział się więcej niż po 20 lat studiowania Biblii. Wtedy Hugh Latimer poznał Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Słowo Boże wypuszczone z klatki rozprzestrzeniało się niczym ogień. Ludzie je czytali i byli wyprowadzani na wolność. Bilney powiedział, to było słodsze od świeżego miodu prosto z plastra, mówiąc o czytaniu Biblii. O Williamie Tyndale'u mówiło się, że był człowiekiem uzależnionym od Pisma. Podobnie jak William Tyndale, Thomas Bilney i Hugh Latimer zostali potępieni przez Kościół Rzymski i spaleni na stosie za wiarę w Słowo Boże. Mimo to ich ofiara nie poszła na marne. Ich śmierć, podobnie jak wielu innych męczenników, zainspirowała niezliczone dusze w całej Europie do odwrotu od Rzymu i przyjęcia prawdziwej Ewangelii. Gdy płonęli święci Boży, dzięki Bogu płonęła również Ewangelia potężnym ogniem. Katolicyzm trzymał ich w opresji, wywierał na nich presję i trzymał w więzach poczucia winy. A Jezus Chrystus dzięki Biblii wyprowadzał ich na wolność. Duch Święty używał świętego Słowa Bożego, żeby ich wyswobodzić.
Ta wolność nie była jednak głoszona bez konsekwencji. Kościół rzymski odpowiedział kontratakiem. Aby zrozumieć to, co następnie zrobił Kościół rzymskokatolicki, musimy sobie uświadomić ogromny wpływ, jaki wywarła reformacja. Protestancki historyk J.A. Wiley napisał, że reformacja zmieniła całe kraje w całej Europie i ostatecznie zmieniła świat. Wiley pisze, że rozszerzając się mimo wszelkiej opozycji, to wielkie religijne przebudzenie, które nie miało jeszcze 50 lat, osiągnęło siłę i zasięg zaiste zdumiewający. Małego saksońskiego miasteczka Wittenberga rozszerzyło się, ogarniając potężne królestwa Saksonii, Pomorze, Polskę, Czechy, Węgry i Transylwanię. Reformacja została przyjęta przez Norwegię, Szwecję, Danię, Holandię i całe Niderlandy. Jej kariera była jednym niepowstrzymanym ciągłym zwycięstwem. Południe i zachód Francji były protestanckie, a dominacja reformacji wydawała się być oczywista. W zachodniej Europie tylko dwa państwa, Włochy i Hiszpania, pozostały przy papieżu. Marcin Luther z początku nie został potraktowany poważnie, podobnie jak cały jego ruch. Lecz w miarę jego rozszerzania Rzym zdał sobie sprawę, że musi zabrać się do roboty, jeśli można tak powiedzieć. W roku 1540 papież powierzył byłemu hiszpańskiemu żołnierzowi nazwiskiem Ignacio Loyola utworzenie paramilitarnej grupy księży wewnątrz Kościoła katolickiego. Ich głównym celem było rozpoczęcie kontrreformacji, by zniszczyć dzieło reformatorów i sprowadzić kościoły protestanckie z powrotem pod władzę papieża. Stowarzyszeniu nadano nazwę Towarzystwo Jezusowe lub, jak nazwali ich przeciwnicy, jezuici. Malachi Martin, znany pisarz rzymskokatolicki, nazwał ich oddziałem szturmowym papiestwa. Ich zadaniem było odbicie kościołów protestanckich, które mnożyły się w całej Europie za czasów reformacji, a następnie kontynuacja tego dzieła przez edukację, tworzenie uniwersytetów, uczelni, seminariów w całej Ameryce i Europie. Jezuici byli zaangażowani w niemal każdy rodzaj działalności znanej człowiekowi. Edukacyjnej i wywrotowej, knucia intryg, podejrzewano ich nawet o udział w zabójstwach. Kontrreformacja obejmowała wojny, oblężenia i wszystko pod słońcem, co mogłoby zniszczyć protestantyzm. Lecz kluczowym punktem niezgody była Biblia. To, jak reformatorzy rozumieli Pismo i głosili ludowi na wielką skalę. To stanowiło największe zagrożenie dla Rzymu. To jest niebezpieczne dla wszystkiego, w co wierzymy jako Kościół katolicki. Musimy coś zrobić, żeby to zatrzymać. Przy pomocy prasy drukarskiej Biblia mogła być tłumaczona i powielana na niespotykaną dotąd skalę w całej Europie. Zaczął się wyścig przekładów Biblii i ich publikacji, który doszedł do swojego kresu po wydaniu Biblii w wersji króla Jakuba. Niemal wszystkie inne tłumaczenia zostały zarzucone, a była ich wielka obfitość od roku 1526 aż do 1611. Ten przekład był tak dokładnie zrobiony przez ludzi, którzy wierzyli, że Bóg natchnął swoje słowo. Przekład autoryzowany przez króla Jakuba z czasem został określony koronnym osiągnięciem reformacji protestanckiej i stał się symbolem cierpień wszystkich męczenników za Słowo Boże. Lecz z powodu jego związku z reformacją, którą Watykan postrzegał jako akt buntu wobec władzy papieskiej,
Wersja króla Jakuba była znienawidzona przez Rzym. To jest owoc reformacji, który jezuici chcieli zniszczyć przede wszystkim, bo dopóki by tego nie zrobili, nie mogli być pewni powrotu całego świata, szczególnie Anglii, z powrotem pod władzę papiestwa. W roku 1825 jezuici spotkali się we włoskim mieście Chieri z zamiarem przejęcia kontroli nad Biblią. Była to część ich wielowiekowego planu sprowadzenia całego świata z powrotem pod władzę Rzymu. Jeśli przestudiujecie historię jezuitów, odkryjecie, że działają oni bardziej jak służba wywiadowcza, CIA albo MI6, niż jako zakon religijny. Przede wszystkim wspierają to, co się nazywa doktryną papizmu lub romanizmu, polegającą na tym, że Rzym powinien rządzić całym światem. Nie znaczy to, że jest ona podzielana przez wszystkich katolików, bo wielu z nich się z nią nie zgadza. Lecz doktryna papizmu polega zasadniczo na tym, że skoro papież jest zastępcą Chrystusa i zajmuje miejsce samego Chrystusa, a Chrystus jest królem królów, to papież powinien mieć władzę nad wszystkimi królami i książętami na naszej planecie. Właśnie ta doktryna doprowadziła do prawie wszystkich wojen w dawnej Europie. Jeszcze pod koniec XIX wieku plan Rzymu, żeby panować nad światem, był znany i udokumentowany w kręgach angielskiego duchowieństwa. W roku 1888 podczas zjazdu misji protestanckich w Londynie ostrzegano, że misyjny program Watykanu, kto chce, niech nie wierzy, przewiduje nawrócenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, a za ich pośrednictwem podporządkowanie całego świata. Plan jezuitów. Aby osiągnąć swoje cele, jezuici uznali za konieczne, by uzyskać kontrolę nad Biblią. Ponieważ Biblia ujawnia wszystkie kłamstwa i fałszywe doktryny papiestwa, zawsze była znienawidzona przez Rzym. Przyznawali wielokrotnie, że nauczanie Biblii jest sprzeczne z oficjalnym nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Gdy uświadomimy sobie, że na tym polega prawdziwy konflikt, autorytet papieża kontra autorytet Biblii, wtedy zobaczymy, że doktryny jezuitów nabierają sensu. Współcześnie poglądy jezuitów na temat Biblii były obnażane przez doktora Iana Paisleya, byłego premiera rządu Irlandii Północnej, który spędził kilkadziesiąt lat walcząc przeciwko wpływom Rzymu we własnym kraju. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za przemoc. Przemoc pochodzi z Kościoła rzymskokatolickiego. Określając siebie samego mianem historycznego protestanta, Paisley stale protestował przeciw władzy papieża, zarówno na drodze politycznej, jak i teologicznej. Ulster nie uklęknie przed nim. Chcę powiedzieć, że ten opłatek po jego konsekracji według nauczania Rzymu jest dosłownym ciałem, kośćmi, nerwami, duszą i boskością Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus został ofiarowany na krzyżu. Jedną pełną i niepowtarzalną ofiarą za grzechy. Nie zstępuje z nieba na żądanie kapłana, żeby się bezkrwawo ofiarować. Ostatnio Paisley mówił bardzo otwarcie w europejskich stacjach radiowych, ujawniając dokument ukazujący poglądy jezuitów na Biblię i autorytet papieża. Biskup Wordsworth, wysoki rangą duchowny Kościoła Anglikańskiego, ujawnia tajemnicę jezuitów, wyjawiając pewien dokument używany przez nich na początku działalności.
mający przekonać protestantów do poddania się Matce Kościołowi. Rzymsko-katolickie wyznanie wiary, publicznie zalecone i przedstawiane protestantom podczas ich przyjęcia do Kościoła rzymsko-katolickiego. Wyznajemy, że zostaliśmy nawróceni od herezji do prawdziwie zbawiającej wiary rzymsko-katolickiej. Dzięki osobistej trosce naszych przełożonych oraz dbałości i pomocy naszych nauczycieli, ojców z zakonu jezuitów. I pragniemy o tym zaświadczyć przysięgą wobec całego świata. Wyznajemy, że cokolwiek nowego ustanowił papież, czy byłoby to napisane w Biblii, czy nie, i cokolwiek on nakazuje, jest Bożą prawdą i dlatego powinno być traktowane przez laika jako ważniejsze od samych przykazań żywego Boga. Wyznajemy, że czytanie Pisma Świętego jest początkiem herezji i podziału i źródłem bluźnierstwa. Wyznajemy, że Pismo Święte jest niedoskonałą i martwą literą, dopóki nie zostanie objaśnione przez najwyższego kapłana i dopóki on nie zezwoli laikatowi, by je czytał. Wyznajemy i twierdzimy, że papieżowi jako naszemu Najświętszemu Ojcu należy się posłuszeństwo we wszystkim bez żadnego wyjątku i że heretycy naruszający jego nakazy mają nie tylko być paleni, ale ich ciała i dusze zostaną wtrącone do piekła. Od średniowiecza celem jezuitów było przekonanie swych zwolenników do odrzucenia autorytetu Biblii na rzecz autorytetu papieża. Potem w XIX wieku ten ruch nabrał impetu i z pomocą tzw. krytyki tekstu zaczęto podkreślać, że Biblia jest skażona i próbowano dowieść wszystkich zawartych w niej błędów. Równocześnie ogłoszono podczas pierwszego Soboru Watykańskiego, że papież jest nieomylny. Przesłanie było jasne. Nie ufajcie Biblii, tylko papieżowi. Biblia jest skażona, a papież jest nieomylny. W ten sposób koło się zamknęło i nastąpił powrót do wielowiekowego konfliktu od czasów średniowiecza. I o to chodziło uczestnikom spotkania w Chieri. Chieri, Włochy, rok 1825. Informacje o rozmowach przywódców jezuickich w Chieri zostały opublikowane w roku 1848 przez byłego nowicjusza jezuitów Jacopo Leone. Wydał on książkę zatytułowaną Spisek jezuitów – Tajny plan zakonu. W książce twierdzi on, że był świadkiem jezuickich planów i poczuł się zobowiązany, żeby spisać to, co słyszał i opublikować jako ostrzeżenie dla całego świata. Leone podkreślił szczególnie słowa dotyczące przejęcia kontroli nad Biblią. Mieli oni powiedzieć, wtedy Biblia, ten wąż podnoszący głowę i ślepia, który nam zagraża swą trucizną, znów zostanie zamieniony w laskę, gdy tylko zdołamy go opanować. Wtedy, tajemnicza lasko, nie wypuścimy cię już z rąk. Dobrze wiecie, że od 300 lat ta okrutna żmija nie dawała nam wytchnienia. Dobrze wiecie, jak jej uścisk nas oplata i jak wbija w nas zęby. Leone twierdzi, że jeden z jezuitów otwarcie przyznawał, iż Biblia nie popiera wiary rzymskokatolickiej. Mówiąc o Biblii, wyznał: jeśli mogę mówić otwarcie, co myślę o tej księdze, to nie jest ona wcale za nami, lecz przeciwko nam. Nie dziwię się tej niezwyciężonej zawziętości cechującej wszystkich, którzy uważają jej wersety za natchnione. W młodzieńczej prostocie sam oczekiwałem, że gdy otworzę Nowy Testament, znajdę tam autorytet ziemskiej głowy Kościoła, kult Maryi Dziewicy, mszę świętą, czyściec, relikwie, lecz z każdą kolejną stroną stwierdzałem, że moje oczekiwania były próżne,
Wreszcie po przeczytaniu tej książeczki co najmniej 6 razy musiałem przyznać sam przed sobą, że tak naprawdę ustanawia ona całkiem inny system religijny. Ten jezuita przyznał wtedy w XIX wieku to samo, co stwierdzili reformatorzy. Zauważyli, że nauczanie Biblii, nauki papieża są całkiem inne. Różnica polega na tym, że reformatorzy wybrali posłuszeństwo Biblii, podczas gdy jezuici postanowili ją zwalczać na rzecz tradycji i władzy Kościoła katolickiego. Pogląd jezuitów na Biblię jest podobny do poglądów starożytnych faryzeuszy 2000 lat temu, którzy przeciwstawili się Chrystusowi. Jezus powiedział o nich: chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. A w innym miejscu rzekł: daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Podczas spotkania w Chieri w roku 1825 jezuici rozmawiali o metodach, jakich należy użyć w ramach kontrreformacji i o planie obalenia Biblii. Konkretnie mówili, że kilka wyłomów zrobionych w protestantyzmie, bez względu na to, czy motywacje tych nawróceń będą szczere, czy też związane z korzystnymi ofertami, na których nie należy oszczędzać, jeśli dana osoba jest warta zachodu, powinniśmy na wszelkie możliwe sposoby zapewnić sobie pomoc ze strony współczesnych myślicieli. Jeśli można ich nakłonić do pisania na korzyść naszej sprawy, opłacajmy ich sowicie, albo pieniędzmi, albo zaszczytami. Jezuici od swego powstania byli znani ze zwodzenia ludzi spoza Kościoła katolickiego, nawet członków kościołów protestanckich, i ubijania z nimi targu, by wspierali sprawę Rzymu. Ujawniło się to szczególnie w XIX wieku, gdy zrodził się tzw. ruch oksfordzki w Anglii. Od zarania tego ruchu Watykan próbował przejąć kontrolę nad Biblią. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, na czym polegał ruch oksfordzki. Ruch oksfordzki został zapoczątkowany w roku 1833. Być może nie jest bez znaczenia fakt, że widzimy nie tylko poczynania Rzymu. Musimy wziąć pod uwagę, że sam Pan zsyła sąd na naród, który go porzuca i który porzuca Słowo Boże. Ruch oksfordzki był próbą skutecznej romanizacji Kościoła anglikańskiego, odwiedzenia go od Pisma, od Biblii w wersji Króla Jakuba, z powrotem ku rytualistycznym praktykom Rzymu. Zostało to zrobione w bardzo subtelny sposób, typowy dla jezuickiego sposobu działania, czyli przede wszystkim osłabić gorliwość i przedstawić Kościół anglikański jako przykład czegoś w rodzaju umiarkowanej organizacji. Jednocześnie jednak promowano coś, co zwano głębokim szacunkiem do sakramentów. Czyli mimo określania siebie jako przeciwieństwo tak zwanych ekstremalnych protestantów, czyli biblijnie wierzących chrześcijan ewangelicznych z jednej strony i tak zwanego ekstremalnego romanizmu, czyli katolickich prześladowań, na przykład w ramach inkwizycji, próbowano poprzez publikacje nazywane traktatami na nasze czasy prezentować poglądy sprzyjające takim rzeczom jak rzymska msza. W roku 1898 pewien człowiek nazwiskiem Walter Walsh wydał książkę zatytułowaną Nieznana historia ruchu oksfordzkiego, w której pisze o działalności jezuitów w Anglii. Napisał świadectwo byłego księdza katolickiego, który mu powiedział: w Anglii jest więcej jezuitów niż we Włoszech.
Jezuici są we wszystkich klasach społecznych, w parlamencie, wśród angielskiego duchowieństwa, wśród protestanckiego laikatu, nawet na najwyższych stanowiskach. Dalej mówił, nie mogłem pojąć, jak jezuita może być protestantem, albo jak protestant może być jezuitą. Lecz mój spowiednik uspokoił dręczące mnie skrupuły, mówiąc, że święty Paweł stał się dla Żydów jak Żyd, żeby zbawić Żydów. Nic zatem dziwnego, jeśli jezuita udaje protestanta, żeby nawrócić protestantów. W ciągu niecałych 20 lat od powstania ruchu oksfordzkiego rozpoczął się inny ruch w świecie biblistyki, który niemal całkowicie zmienił rozumienie Biblii. Ta transformacja nastąpiła pod wpływem człowieka, który z wyznania był protestantem, lecz o dziwo działał we współpracy z Rzymem. Wyższa krytyka. Przed XIX wiekiem bibliści protestanccy polegali na zbiorze greckich manuskryptów, który pojawił się w Europie po upadku Konstantynopola w roku 1453. Ten zbiór manuskryptów stał się podstawą greckiego Nowego Testamentu używanego przez reformatorów, takich jak William Tyndale, Martin Luther, tłumacze Biblii Genewskiej i zespół odpowiedzialny za przekład wersji Króla Jakuba z roku 1611. Te greckie manuskrypty zostały zebrane przez Erasma z Rotterdamu, który położył fundament pod tak zwany tekst tradycyjny i pogląd, że Biblia powinna być czytana przez wszystkich. Tłumaczył na francuski, angielski i niemiecki w tamtym okresie, bo dla Erasma bardzo ważne było to, żeby każdy mógł czytać Biblię w ojczystym języku. Wydał 5 edycji tego przekładu w 1516, 1519, 1522, 1529 i 1535 roku. Wszystkie te edycje zostały opublikowane w Bazylei. Wydanie z roku 1522 było rewolucyjne, bo tutaj, w tej kolumnie, mamy poza pięknymi ilustracjami, w tej kolumnie mamy Grekę, ale Erasm zrobił coś szokującego. Większość ludzi nie czytała wtedy po grecku, ale wielu znało łacinę. Uczeni ją znali, przetłumaczył tekst grecki na łacinę. Wielu ludziom otworzyły się oczy, gdy zaczęli czytać nowy przekład Erasma po łacinie z Greki. I odkryli, że był całkowicie inny niż to, co mieli w łacińskiej Wulgacie rzymskokatolickiej. Widzicie tutaj MDXXII, czyli 1522. Czyli to jest drugie lub trzecie wydanie Erasma. To jest jego trzecie wydanie, będące podstawą dla Textus Receptus. Tutaj mamy Ewangelię Łukasza, łacina i greka w przekładzie Erasma. Możemy przejść aż do Apokalipsy. Tu mamy Dzieje Apostolskie. Strona po stronie. I tutaj mamy Apokalipsę, czyli Objawienie. Praca rozpoczęta przez Erasma była później kontynuowana przez Roberta Stefanusa.
którego greckie wydanie z roku 1550 stanowiło podstawę Biblii Genewskiej. Z kolei jego dzieło rozwinął słynny uczony kalwiński Teodor Beza. Jego grecki Nowy Testament z roku 1598 był głównie używany przez tłumaczy wersji króla Jakuba z roku 1611. Jednak dopiero później bracia Elsevier z Holandii dokończyli dzieła i to oni nadali tekstowi greckiemu używanemu przez reformatorów oficjalną nazwę. We wstępie do wydania z roku 1633 napisali: to, co czytacie, jest tekstem przyjętym obecnie przez wszystkich, publikowanym przez nas bez żadnych zmian ani skażenia. W ten sposób grecki tekst reformacji protestanckiej stał się znany jako Textus Receptus, czyli tekst przyjęty. Stał się on standardowym greckim tekstem wśród biblistów protestanckich i pozostaje nim od ponad 300 lat. Lecz w XIX wieku niemiecki biblista Konstantin von Tischendorf opublikował coś, co stało się znane jako najstarszy manuskrypt biblijny, jaki kiedykolwiek odkryto. Jego odkrycie przewróciło świat biblistyki do góry nogami, przekonując wielu, że jego manuskrypt jest zaginioną wersją Biblii. Trzeba się cofnąć w czasie do niemieckiej szkoły wyższej krytyki tekstu. Rozwinęli oni teorię zwaną teorią rewizji, która głosiła, że Biblia zaginęła. Teoria rewizji została przedstawiona przez niejakiego Johanna Semlera w XVIII wieku. Jeden z jego uczniów, Jakob Griesbach, rozpowszechnił tę teorię wśród niemieckich intelektualistów. Zarówno Semler, jak i Griesbach wyznawali nieortodoksyjne doktryny chrześcijańskie, delikatnie mówiąc. Semler jest znany jako ojciec niemieckiego racjonalizmu i ewidentnie wywarł wpływ na poglądy Griesbacha. Niemiecki racjonalizm jest podobny do francuskiego oświecenia. Jego zwolennicy odrzucili ideę boskości Chrystusa, ponieważ odrzucili ponadnaturalne elementy nauczania Biblii. Narodzenie z dziewicy, zmartwychwstanie Chrystusa, jego wniebowstąpienie, wszystko to było we Francji dla nurtu oświeceniowego niedorzeczne, a w Niemczech irracjonalne, bo sprzeczne z racjonalnością. Uważali, że wiara w to wszystko jest sprzeczna z racjonalizmem, więc ją odrzucili. Takie poglądy wyznawali Semler i Griesbach. Zatem Semler i Griesbach w zasadzie odrzucili Ewangelię, a racjonalizm, z którego byli obaj znani, rozpowszechnił się w Niemczech, które stały się epicentrum tzw. wyższej krytyki Biblii. Uważa się, że koncentracja aktywności w Niemczech jest pochodną pracy jezuitów, których celem było zniszczenie ufności protestantów w bezbłędność Pisma Świętego. Tak twierdzi dr Ian Paisley, który komentuje nieustającą wojnę przeciwko Biblii prowadzoną przez jezuitów i Rzym. I nie jest to słowo człowieka, to jest słowo Boga. Oczywiście Rzym kiedyś palił Biblię. Palił ludzi, którzy je tłumaczyli. Palił ludzi, którzy je czytali. Lecz to nie pomogło. Dlatego wdrożono inny plan. Żeby umieścić jezuitów tam, gdzie szkolą się protestanccy i kaznodzieje, i tak w niemieckich uniwersytetach Rzym uruchomił całą strukturę niewierzących zwolenników wyższej krytyki Biblii. I na tych uczelniach miał swoich ludzi próbujących podważyć zaufanie do Biblii. I zostaliśmy dotknięci przekleństwem zwanym wyższą krytyką tekstu. Zniszczono wiarę młodych ludzi w prawdomówność Biblii na uniwersytetach i w seminariach biblijnych.
I tak ludzie ordynowani po ich ukończeniu nie wierzyli w przesłanie księgi. Nie wierzyli w wyznanie wiary Kościoła. Nie wierzyli w historyczną wiarę chrześcijańską. I rozpoczęli dzieło zniszczenia wiary. W duchu wyższej krytyki i niewiary w natchnienie Słowa Bożego, traktując Biblię jak każdą inną książkę, bibliści, a nawet inni chrześcijańscy bibliści, zaczęli iść tym torem. Krytyka tekstu w jej właściwym sensie nie musi być rzeczą złą. Krytyka tekstu jest pojęciem służącym ocenie względnej wartości greckich manuskryptów. Gromadzimy je i porównujemy, żeby stwierdzić, który jest bardziej wiarygodny. Praktyka krytyki tekstu pochodzi z okresu średniowiecza i wyrosła na glebie konfliktu między Rzymem a reformacją protestancką. Jej powstanie przypisuje się XVII-wiecznemu uczonemu nazwiskiem Richard Simon. To o nim mówi się, że rozpoczął cały ten proces. Jest nazywany ojcem krytyki tekstu. Był francuskim księdzem rzymskokatolickim. Dzisiaj krytyka tekstu może mieć szereg różnych znaczeń, w zależności od tego, kto używa tego określenia i jak je stosuje. Mamy krytykę tekstu w zwykłym sensie, oznaczającym po prostu badanie starożytnych manuskryptów, porównywanie ich i próby usunięcia błędów w procesie dochodzenia do treści oryginałów. Następnie mamy tak zwaną wyższą krytykę, w ramach której dokonuje się historycznej analizy manuskryptów, zadając pytania, czy Mojżesz mógł napisać Księgę Rodzaju, albo czy Piotr jest autorem przypisywanych mu listów i kwestionując autorstwo i historyczną wartość Biblii. Właśnie ten proces przypisuje się zwykle Richardowi Simonowi. Simon otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1670. Początkowo pobierał nauki od jezuitów. Później na paryskiej Sorbonie wstąpił do zakonu oratorian, którego celem było postawienie bariery stałemu i niepokojącemu rozwojowi protestantyzmu. Wszystkie zgromadzenia, w których angażował się Simon, czy to jezuici, czy oratorianie, czy Sorbona, były zaangażowane w dzieło kontrreformacji, szukając różnych sposobów obalenia ruchu protestanckiego. Praca Simona była od początku kontrolowana przez jezuitów. To oni położyli fundament pod jego dzieło, a bezpośrednio przyczynił się do tego Alfonso Salmeron, który przyłączył się do Ignacego Loyoli w roku 1534. Czytamy, że Salmeron wytyczył drogę dla Richarda Simona. Jezuici wprowadzili do katolickiego czytania Biblii czynniki czasu, miejsca, kontekstu i struktur semantycznych. Idea stosowania zasad dotyczących czasu i kontekstu niekoniecznie brzmi jako coś złego, dopóki nie uświadomimy sobie, jak były stosowane w celu podważenia Biblii. Przykładem tego jest książka napisana przez innego rzymskiego katolika, Isaaca Lapierre, w tym samym okresie. Książka nosi tytuł Ludzie przed Adamem i została wydana w roku 1655. Autor twierdzi, że przypuszczalnie nowe informacje zebrane na Grenlandii i w Chinach dowodzą, że ludzie żyli na Ziemi już około 50 tysięcy lat przed Chrystusem, co podważa tradycyjną datę opartą na Księdze Rodzaju, czyli około 4 tysiące lat przed Chrystusem. Czytamy, że Lapierre rozwinął hipotezę istnienia ludzi przed Adamem w celu zaatakowania kalwinistycznej metody interpretacji Pisma zgodnie z jego znaczeniem literalnym.
Wyższa krytyka, która pochodzi z tego nurtu, jest również zwana krytyką historyczną. Stoi za nią idea ustalania konkretnych dat historycznych związanych z Biblią w taki sposób, żeby pokazać, że Biblia nie jest księgą historyczną i dlatego nie może być natchnionym, nieomylnym Słowem Bożym. Taki był cel. Praca La Perriere miała wielki wpływ na Richarda Simona, który zaatakował nauczanie reformatorów. Czytamy, że Simon stworzył z krytyki historycznej broń, której można było używać w ataku na najbardziej podstawowy błąd protestantyzmu, doktrynę sola scriptura. Sola scriptura była mottem reformacji oznaczającym tylko pismo. Mówi ono, że wiara chrześcijańska powinna być oparta wyłącznie na nauczaniu Biblii, bez żadnych dodatków ze strony nauk ludzkich. W przeciwieństwie do rzymskokatolickiego nauczania, że tradycja powinna kierować zrozumieniem Biblii, nawet jeśli nie jest z nią zgodna. W obronie swojej wiary katolickiej Richard Simon napisał, że wielkie zmiany, które nastąpiły w manuskryptach Biblii, odkąd zaginęły jej pierwsze oryginały, całkowicie burzą zasadę protestantów. Jeśli tradycja nie łączy się z pismem, to trudno znaleźć w religii cokolwiek, co można by z pewnością potwierdzić. Lecz Biblia mówi o sobie samej, że samo Pismo jest wystarczające do zaspokojenia duchowych potrzeb wszystkich wierzących. Apostoł Paweł napisał, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ponadto Bóg obiecuje, że zachowa swoje słowa na zawsze i że nie mogą zaginąć. Psalmista pisze, prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Jezus powiedział, Pismo nie może być naruszone oraz niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. Można określić konflikt między katolicyzmem a protestantyzmem jako konflikt między autorytetem papieża i autorytetem Biblii. Dlatego właśnie Biblia została nazwana papierowym papieżem protestantyzmu. Tak określili ją katolicy. Ich argumentacja przeciwko Biblii przebrała na sile w XIX wieku, w tym samym okresie, gdy Konstantin von Tischendorf udał się na poszukiwania swych starożytnych tekstów. Wrogość katolików wobec protestanckiej Biblii została opisana przez XIX-wiecznego historyka Johna Dowlinga w książce Palenie Biblii, gdzie dokumentuje palenia Biblii przez katolików w Champlain w stanie Nowy Jork w roku 1843. Poglądy katolików w XIX wieku i na początku XX wieku można poznać, czytając nauczanie kardynała Jamesa Gibbonsa na zdjęciu z prezydentem Rooseveltem. Gibbons był arcybiskupem Baltimore i w książce Wiara naszych ojców napisał: sama Biblia nie zawiera wszystkich prawd, w które chrześcijanin jest zobowiązany wierzyć.
ponieważ nie zawiera ona wszystkich prawd niezbędnych do zbawienia. Podobny pogląd głosił w Anglii kardynał John Henry Newman, być może wiodący apologeta katolicki XIX wieku. Odnosząc się do Biblii, powiedział: z pewnością Święta Księga nie miała na celu nauczyć nas wyznania wiary. I od początku błędem heretyków były próby przystąpienia do dzieła, któremu nie sprostali, polegającego na wydobyciu systematycznej doktryny z rozrzuconych fragmentów prawdy zawartych w Biblii. Newman twierdzi po prostu, że błędem tzw. heretyków było pójście śladem starożytnych Berejczyków, którzy codziennie badali pisma, żeby sprawdzić głoszone im nauki. To jest coś, do czego Kościół rzymski zawsze zniechęcał. Jednym ze współczesnych Newmanowi był znany ksiądz Thomas Edward Bridget. Stwierdził on, że prawdziwa wiara polega na poddaniu umysłu żyjącemu autorytetowi uznanemu jako boski, zamiast układance dokumentów i niepewności co do ich interpretacji. Nawet współczesna encyklopedia katolicka otwarcie głosi, że nadrzędność Biblii jako źródła wiary jest ahistoryczna, nielogiczna, niebezpieczna dla cnoty wiary i destrukcyjna dla jedności. Widzimy zatem, że poglądy Rzymu na Biblię nie zmieniły się od tysiąca lat. Reformatorzy starali się odkryć na nowo starożytne pisma w taki sposób, by uzyskać pełne zrozumienie Słowa Bożego. Tymczasem Kościół rzymski szukał słabych punktów w tekście, by obalić protestancką doktrynę sola scriptura. Na tym polega różnica. Tracili ludzi bardzo gwałtownie z powodu tekstu, który został zachowany przez powszechne kapłaństwo wierzących. Ponieważ tracili wyznawców autorytetu stolicy apostolskiej, musieli coś zrobić, żeby przeciwdziałać tym wpływom. Lecz walcząc z zasadą sola scriptura, równocześnie walczyli w obronie łacińskiej wulgaty, która została ogłoszona przez Sobór Trydencki jedyną prawdziwą i autorytatywną Biblią. Potępili również wniosek Lutra, że wulgata Hieronima jest przekładem wypaczonym, co, jak wiemy, jest prawdą. Dalej potępili również inny wniosek Lutra, że chcąc dokonać czystego przekładu Biblii po niemiecku, angielsku czy w innym języku, trzeba wrócić do czegoś, co dzisiaj nazywamy tekstem tradycyjnym. Czyli na przykład do greckiego tekstu Nowego Testamentu, opartego na znakomitej większości dostępnych manuskryptów greckich. We wstępie do Biblii Douay-Rheims jezuiccy bibliści napisali: widzimy, że jak najbardziej stary przekład łaciński Wulgaty jest zatwierdzony, dobry i lepszy od samego tekstu greckiego i że nie ma powodu, żeby ustąpił jakiemukolwiek innemu tekstowi, kopiom czy czytaniom. XVI-wieczny uczony anglikański William Whittaker stwierdził, że papiści utrzymują, iż ich tekst łaciński jest autentyczny sam w sobie i nie powinien być sprawdzany przy pomocy tekstów oryginalnych. Tymczasem protestancki uczony Francis Turretin podsumował całą debatę następująco. Pytanie brzmi, czy oryginalny tekst Biblii, hebrajski czy grecki, został tak bardzo wypaczony przez kopistów albo złośliwych Żydów i heretyków, że nie może już służyć do osądzania prawdziwości wszystkich wersji? Rzymscy katolicy potwierdzają, a my zaprzeczamy. Według Turretin, Rzym twierdził, że hebrajskie i greckie manuskrypty z czasem zostały tak wypaczone, że przestały być wiarygodne. Dlatego nie należy ich używać do poprawy łacińskiej wulgaty,
jak to uczynił Erasm u progu reformacji. To był główny problem. Czytamy również, że w przedmowie do Biblii Douay rzymscy katolicy utrzymywali, że łacińska Wulgata została przetłumaczona z tekstów hebrajskich i greckich, kiedy te były bardziej czyste. Z tego powodu, zdaniem wielu, Wulgata została podyktowana przez Ducha Świętego, a w związku z tym posiada boski autorytet i powinna być poważana bardziej nawet od oryginalnych tekstów hebrajskich i greckich. Dlatego jezuiccy autorzy przekładu z Reims doszli do wniosku, że Wulgata jest nie tylko lepsza od wszystkich innych przekładów łacińskich, lecz również od samego tekstu greckiego, tam, gdzie nie są ze sobą zgodne. Katolickie argumenty przeciw sola scriptura szły w dwóch kierunkach. Po pierwsze, chodziło o zdyskredytowanie greckich i hebrajskich manuskryptów jako tak bardzo skażonych, że nie można im ufać, i dowiedzenie na tej podstawie, że Wulgata jest tekstem nadrzędnym. Po drugie, argumentowali, że ponieważ Biblia jest tak trudna w interpretacji, konieczne jest poleganie na tradycji Kościoła i nieomylnym nauczaniu papieża. Tak kształtowało się środowisko akademickie na przestrzeni kilkuset lat przed pojawieniem się Tischendorfa w roku 1844. Tischendorf przyjął teorię rewizji, wedle której Biblia zaginęła i należało ją odnaleźć. Do tego katoliccy bibliści, jak kardynał Wiseman, twierdzili, że najprawdziwszym odzwierciedleniem oryginału Biblii jest łacińska Wulgata. Wszystkie te elementy zeszły się razem w XIX wieku i zainspirowały Tischendorfa do wyruszenia w jego słynną podróż. Wysiłki Tischendorfa były wyraźnie skierowane przeciwko tradycyjnemu tekstowi greckiemu. W roku 1866 napisał: nareszcie wpadliśmy na jakiś lepszy plan, który pozwoli całkowicie usunąć Textus Receptus i skonstruować jakiś świeży tekst. Ciekawe w powyższym cytacie jest to, że gdy Tischendorf mówi my wpadliśmy na lepszy plan, to kogo ma na myśli mówiąc my? Brzmi to tak, jakby z kimś współpracował, ale nie mówi dokładnie z kim. Przez lata poprzedzające jego podróż, Tischendorf pozostawał pod wpływem ważnego biblisty katolickiego, kardynała Nicolasa Wisemana. Rozwinął on teorię, wedle której stare teksty łacińskie pojawiły się najpierw w północnej Afryce około II wieku. Zapewnienia Wisemana wyglądają na próbę dowiedzenia, że łacińska Wulgata była bliższa oryginalnym manuskryptom niż jakikolwiek znany ówczesny manuskrypt grecki. Właśnie ta teoria sprawiła, że Tischendorf częściowo skłaniał się ku Wulgacie. Czytamy, że w roku 1842, będąc w Paryżu, Tischendorf przygotował wydanie Nowego Testamentu przeznaczone do użytku przez katolików, podając łacińską Wulgatę i tekst grecki, przełożony w sposób najbardziej dopasowany do niej w równoległych kolumnach. Czyli Tischendorf stworzył grecki manuskrypt dostosowany do łacińskiej Wulgaty. W zasadzie odwrócił to, co zrobił Erasm z Rotterdamu 300 lat wcześniej. Jak pamiętamy, Erasm zebrał greckie manuskrypty i wydał pierwszą Biblię w dwóch równoległych kolumnach, jednej po grecku, a drugiej po łacinie. Użył greki, by pokazać błędy przekładu łacińskiego. Teraz, setki lat później, Tischendorf odwraca ten proces.
wydaje Biblię w kolumnach równoległych, ale robi to odwrotnie. Używa łaciny do poprawy tekstu greckiego. Swoje dzieło zadedykował katolickiemu biskupowi Paryża, biskupowi Offray, co pokazuje jego związki z Kościołem katolickim w tamtym okresie. Warto również podkreślić, że jeden z krytyków Tischendorfa twierdził, iż rozumiał on Grekę jedynie poprzez łacinę. Tajemnice z Góry Synaj. Tischendorf dokonał swego wielkiego odkrycia w roku 1844 po przybyciu do klasztoru św. Katarzyny u stóp góry zwanej Synaj w Egipcie. Zanim jednak wyruszył, wybrał się w podróż do Rzymu i został przyjęty w Watykanie. W swoich wspomnieniach Tischendorf pisze: pomijam tutaj milczeniem interesujące szczegóły moich podróży, mojej audiencji u papieża Grzegorza XVI w maju 1843 roku, mojego spotkania z kardynałem Mezzofanti, zdumiewającym i uznanym lingwistą. Mezzofanti słynął z biegłej znajomości ponad 50 języków. Tischendorf napisał: Mezzofanti zaszczycił mnie kilkoma wersetami po grecku ułożonymi na moją cześć. Tischendorf był hołubiony przez Rzym, co jest dziwne, biorąc pod uwagę jego status protestanckiego biblisty. Nigdy nie umiałem sobie wytłumaczyć, dlaczego protestancki uczony lub ktoś podający się za protestanckiego uczonego miałby się w tej sytuacji spotykać z papieżem. Dużo pytań pozostaje bez odpowiedzi. Nie każdy jest przyjmowany na prywatnej audiencji przez papieża. To tak, jakby ktoś odwiedził prezydenta, premiera czy kogoś innego tej rangi. W dodatku mamy tutaj owego słynnego kardynała Mezzofanti, który pisze dla niego wiersz po grecku, wychwalając jego uczoność i tak dalej. To wszystko jest bardzo dziwne. Tischendorf został przyjęty w Rzymie przez czołowe ówczesne autorytety. W swoich wspomnieniach pisze, że odwiedził również w Paryżu arcybiskupa Offray, dla którego przygotował łacińsko-grecką Biblię. On udzielił mu rekomendacji do Watykanu, a potem miała miejsce audiencja u papieża Grzegorza. Tischendorf pisze: Grzegorz XVI po wydłużonej audiencji, jakiej mi udzielił, wyraził żywe zainteresowanie moim przedsięwzięciem. Zainteresowanie papieża Grzegorza Tischendorfem jest ciekawe, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że był to ten sam papież, który otwarcie potępiał ówczesne protestanckie stowarzyszenia biblijne. W roku 1843 amerykański pisarz John Dowling napisał: obecny papież Grzegorz XVI oraz jego poprzednik papież Leon XII potępili wszelkie stowarzyszenia biblijne, ogłaszając, że poprzez wydawane ich staraniem Biblię przekształcili Ewangelię Chrystusową w ludzką Ewangelię, albo jeszcze gorzej, w Ewangelię diabelską. W encyklice przeciwko stowarzyszeniom biblijnym papież Grzegorz napisał: włożyliśmy wiele wysiłku, by przypomnieć wiernym starożytne prawa dotyczące właściwego tłumaczenia Biblii. Słowa papieża brzmią podejrzanie, bo przecież starożytne prawa Kościoła Rzymskiego kazały palić na stosach ludzi wierzących w Biblii za czytanie lub samo posiadanie Słowa Bożego. Do czego robił aluzję papież w tym tekście? Wiele lat po prywatnej audiencji Tischendorfa w Watykanie odkryto, że inkwizycja nadal działała w podziemiach Wiecznego Miasta.
Charles Spurgeon, znany jako książę kaznodziejów, dokumentuje metody tortur opisane po odkryciu papieskich lochów. W publikacji Spurgeona Miecz i Kielnia czytamy: wynaleźli piece, które rozpalali do czerwoności, a potem spuszczali do nich skazanych ze związanymi rękami i nogami. A zaraz potem zamykali za nimi wieko pieca. Ta barbarzyńska kara była zamiennikiem palenia na stosie. A w roku 1848 te piece w Rzymie zostały wystawione na widok publiczny w lochach świętej inkwizycji, niedaleko Wielkiego Kościoła w Watykanie, a w nich nadal widać było resztki spopielonych kości. Niepokoi fakt, że wszystko to zostało ujawnione w roku 1849, zaledwie 6 lat po tym, jak Tischendorf odwiedził papieża. A ujawnione zostało tylko dlatego, że generał Garibaldi i jego rewolucjoniści zdobyli wtedy Rzym, otwierając papieskie lochy. Mamy również cytat z pracy W.C. Brownlee, wydanej w roku 1843, w roku audiencji Tischendorfa w Watykanie. Brownlee pisze: inkwizycja, piekielna inkwizycja, nawet w dzisiejszych czasach, nadal działa w Rzymie, pod patronatem papieża Grzegorza XVI. Ten sam papież, z którym spotkał się Konstantin von Tischendorf. Więc gdy Tischendorf był w Rzymie, gdzie kardynał pisał wiersz na jego cześć i tak dalej, istnieli ludzie, niektórzy być może chrześcijanie, nadal torturowani za herezję w niedalekich podziemiach inkwizycji, paleni w piecach niedaleko Watykanu. Inkwizycja nie tylko we Włoszech, lecz również w innych miejscach działała jeszcze w XIX wieku. Odkrycia dotyczące inkwizycji w tamtych czasach były publikowane również przez doktora Grattan Guinnessa w pracy o klasztorze Santo Domingo w Meksyku w roku 1861. Umieścił w niej fotografie ofiar zamurowanych i pogrzebanych żywcem. Wyraz ich cierpienia zachował się na pozostałościach zwłok. Charles Spurgeon napisał: inkwizycja była majstersztykiem piekielnej zręczności i złośliwości. Głęboki i niezatarty wyrok potępienia zapadł na odstępczy Kościół za jego bardziej niż piekielne okrucieństwa, a klątwa jest zapisana w niebie. I żadne obecne pozory tolerancji nie odmienią tego potępienia. Jego hańba jest wykuta w skale na zawsze. Rzym dokonał wielu, wielu, wielu złych czynów motywowanych nienawiścią. A jednak w tamtym okresie protestant Tischendorf był nie tylko akceptowany przez Rzym, lecz traktowany wyjątkowo przez Watykan i tamtejszych księży. Jego współpraca z Watykanem była dramatycznym odstępstwem w stosunku do postawy innych protestantów w tamtych czasach. Grattan Guinness nazwał Rzym majstersztykiem szatana i podkreślał, że ten kościół nigdy nie pokutował ze swoich zbrodni. W roku 1873 Charles Spurgeon napisał: przesądy Rzymu są najgorszym złem, jakie spadło na naszą ludzką rasę. Oby Pan powstał i strącił go do piekła, skąd się wywodzi. Spurgeon był tak przeciwny papiestwu, że stwierdził kiedyś: papiestwo jest odrażające dla Pana, podobnie jak ci, którzy pomagają mu nosić znamię bestii. W Rzymie Tischendorf był przyjmowany nie tylko przez papieża, lecz również przez dwóch czołowych kardynałów tamtego okresu. Pierwszym z nich był znany językoznawca Mezzofanti,
a drugim jezuita kardynał Angelo Mai. W XIX wieku Mai opiekował się księgozbiorem Biblioteki Watykańskiej i przypisuje mu się odnalezienie wielu starożytnych manuskryptów związanych z historią Kościoła. Mówiono, że nie ma ani jednego stulecia ery chrześcijańskiej, od II do XVII, z którego nie pochodziłby ważny i wcześniej nieznany dokument odnaleziony przez kardynała Mai. Przepisywał wszystko własną ręką, całkowicie samodzielnie. Cytat odnoszący się do jezuickiego kardynała Mai jest bardzo interesujący, ponieważ pokazuje nam naturę tamtych czasów. Mamy zatem kardynała Mai, który działa podobnie jak Tischendorf. Tischendorf podróżuje w poszukiwaniu starożytnych manuskryptów, a w tym czasie kardynał Mai przeszukuje stare watykańskie księgozbiory i wyszukuje stare dzieła, których nikt wcześniej nie widział, związane z historią Kościoła. Niepokojący w tym wszystkim jest fakt, że wspólne wysiłki kardynała Mai oraz Tischendorfa zaowocowały dramatyczną zmianą poglądów środowiska akademickiego na Biblię. Od tego czasu aż do dzisiaj. Podczas gdy Tischendorf odkrywał pierwszy manuskrypt, który miał zmienić powszechne postrzeganie tekstu greckiego, kardynał Mai pracował w Rzymie nad innym manuskryptem, mającym prowadzić do tego samego celu. Była to watykańska wersja Biblii, Kodeks Watykański, który jest dziś uważany za ważniejszy od wszystkich innych greckich manuskryptów na całym świecie. Mamy tutaj manuskrypt watykański, zwany również jako Kodeks B. Otworzyłem go na bardzo ważnym fragmencie. Tutaj widać pieczęć watykańską. Jest to dokładna faksymila. Zanim jednak pojawił się Kodeks Watykański, by zdominować świat biblistyki, podróże Konstantina von Tischendorfa przyniosły owoc jego wielkiej ambicji. W swoich wspomnieniach napisał: był kwiecień 1844 roku, gdy wyruszyłem statkiem z Leghorn do Egiptu. Moim pragnieniem było odkrycie jakichś cennych pozostałości, jakichś manuskryptów, w szczególności biblijnych, datowanych tak wcześnie, że przeniosłyby nas do początkowego okresu chrześcijaństwa. Ziściło się ono ponad moje wszelkie oczekiwania. U stóp góry Synaj w klasztorze świętej Katarzyny odkryłem perłę wszystkich moich badań. Tischendorf opowiada, jak doszło do odkrycia manuskryptu w klasztornym koszu na śmieci. Zakonnicy używali tych kartek jako podpałki. Czytamy: zauważyłem w ogromnym holu jakiś ogromny, szeroki kosz pełen starych pergaminów. Bibliotekarz powiedział mi, że dwie inne sterty podobnych kartek zostały już oddane na pastwę ognia. Jakież było moje zdumienie, gdy znalazłem pośród tych papierów znaczną liczbę kartek zawierających kopię Starego Testamentu po grecku, które wydawały mi się najbardziej starożytne, jakie kiedykolwiek widziałem. Tischendorf odwiedza klasztor w roku 1844, działając pod patronatem Fryderyka Augusta, króla Saksonii. Tam odkrywa jakiś stary manuskrypt w koszu na śmieci, którego używano do rozpalania ognia. Według własnego świadectwa, zaraz po rozpoznaniu manuskryptu i jego starożytnej wartości, Tischendorf zareagował szybko i udało mu się uratować wiele kartek przed spaleniem. Napisał: władze klasztoru pozwoliły mi wziąć 1/3 tych pergaminów, które miały zostać spalone. Lecz nie byłem w stanie skłonić ich, by podarowali mi resztę.
Zbyt żywa radość, jaką okazałem, wzbudziła ich podejrzenia w sprawie wartości tego manuskryptu. W sumie Tischendorf ocalił około 43 kartek. Po powrocie z podróży postanowił opublikować znalezisko, lecz potajemnie. Napisał: nie ujawniłem nazwy miejsca, gdzie je znalazłem, w nadziei, że tam wrócę i odzyskam resztę manuskryptu. Tischendorf opublikował starotestamentową część Kodeksu Synajskiego, lecz nadal wierzył, że nowotestamentowa część manuskryptu znajduje się gdzieś w klasztorze świętej Katarzyny. Dalej pisze, że wrócił tam w roku 1853, lecz nic nie znalazł. Więc wreszcie wraca tam w roku 1859 i wtedy jest w stanie zdobyć resztę manuskryptu. Rok 1859, 15 lat po dokonaniu pierwszego odkrycia. Podczas trzeciej podróży Tischendorfa do klasztoru świętej Katarzyny w roku 1859 dokonał on swego najsłynniejszego odkrycia. Opowiada, że wybrał się na spacer z przełożonym klasztoru i wracając do jego pokoju rozmawiali o Septuagincie. Zakonnik powiedział: ja również czytałem Septuagintę, czyli grecką wersję Starego Testamentu. A potem wyjął zwój zawinięty rzekomo w czerwone płótno i pokazał go Tischendorfowi, który napisał. Rozwinąłem okrycie i odkryłem, ku swemu wielkiemu zdumieniu, nie tylko te same fragmenty, które 15 lat wcześniej wyjąłem z kosza, lecz również inne części Starego Testamentu oraz Nowy Testament w całości. Wiedziałem, że trzymam w rękach najcenniejszy biblijny skarb, jaki istnieje, dokument, który jest starszy i ważniejszy od wszystkich manuskryptów, jakie kiedykolwiek badałem podczas 20 lat studiowania przedmiotu. Tischendorf przepisał i w końcu opublikował manuskrypt pod nazwą Kodeks Synajski. W związku z manuskryptem synajskim opublikowanym przez Kirsopa Lake'a w XIX wieku, w jego starotestamentowej części widać nawet coś, co wygląda jak ślady nadpalenia na niektórych kartkach, które zostały odzyskane. Wygląda, jakby wyjmował je z ognia. Tak wygląda. Widzisz? Czyli to oczywiście potwierdza jego opowieść, albo tak się wydaje, że wrzucano te kartki do ognia. Używali je tak, jak dzisiaj używa się gazet na rozpałkę. Papier był stary, suchy i dobrze się palił w zimne poranki i wieczory w klasztorze. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny za ten wspaniały przywilej. Gdy Kodeks Synajski został opublikowany w całości, Tischendorf stał się uczonym światowej sławy, praktycznie z dnia na dzień. Prawie wszystkie europejskie dwory obsypywały go wszelkimi zaszczytami za dokonanie wielkiego odkrycia. Do tego stopnia, jak stwierdził jego zięć, że ordery nie mogły się już zmieścić na piersi jednego człowieka. Uniwersytety Oxford i Cambridge przyznały mu najwyższe stopnie naukowe, a w międzyczasie kopia Kodeksu Synajskiego została przesłana papieżowi, który przesłał Tischendorfowi własnoręczny list gratulacyjny. Tischendorf wspomniał nawet, że pewien starszy pan, wielki erudyta, powiedział mu: bardziej wolałbym odkryć ten manuskrypt synajski, niż znaleźć Kohinoor dla królowej Anglii.
Kohinoor to słynny diament z Indii, klejnot koronny należący do tronu Anglii. Co ciekawe, bo dokładnie tak Tischendorf określił swój manuskrypt, jako diament będący w jego posiadaniu. I dla niego takim był. Ze względu na kodeks synajski, Konstantin von Tischendorf stał się najsłynniejszym uczonym w środowiskach akademickich i być może najbardziej podziwianym paleografem wszechczasów. Mamy tutaj interesujący kontrast. Z jednej strony reformatorzy prześladowani, mordowani przez Kościół rzymski za ich wiarę w Słowo Boże, a z drugiej strony mamy Tischendorfa, wychwalanego przez papieża i traktowanego niczym książę za jego odkrycie.